To co widzicie za mną to są strony kwartalnika sportowego, takie w wersji roboczej, jeszcze nie do końca dopieszczone. Czasami będzie podmiana zdjęcia, czasami tytuł, czasami zmienimy kolejność, czasami jakiś tekst w ogóle wypadnie, bo kończą się prace nad drugim numerem kwartalnika sportowego. Możecie kwartalnik sportowy zamawiać do końca 9 września, do piątku włącznie do północy. Być może z uwagi na program live, który wtedy się odbędzie właśnie koło północy i też będzie dotyczył także kwartalnika, być może ta data zamówień, ta godzina zamówień zostanie minimalnie przedłużona, ale to dosłownie minimalnie. Tak wygląda okładka drugiego numeru kwartalnika sportowego Kampną nocą. Chcieliśmy tą okładką oddać Temat numeru, bo temat numeru to FC Barcelona i ten temat zajmuje około 60 stron. Nie chcę powiedzieć ile dokładnie, bo to jeszcze na etapie produkcji minimalnie może się e, zmienić. Natomiast temat numeru FC Barcelona to oznacza, że mamy i wywiad z Robertem Lewandowskim, którego urywki możecie sobie teraz obejrzeć. No i tego dokonałem i to było dla mnie takie bardzo wartościowe. Może osoba, która. Miałem z nim fajny kontakt, jakby dobre relacje. Uwierzyła we mnie tak osobiście, mi to powiedziała w cztery oczy. I ja wcześniej nie myślałem nie zdając sobie sprawy, że jestem w stanie to zrobić. Nagle zacząłem o tym myśleć i uwierzyłem sam w to, że mogę to zrobić. To jest właśnie ten wywiad w wersji papierowej, e, przerosłem samego siebie. Poza tym, ten cały segment o Barcelonie jest bardzo ambitny, bo zaraz po tym wywiadzie wpadają teksty Jimmy'ego Bellsa i Jonathana Wilsona. To są dwaj autorzy, e, być może najbardziej poczytni na świecie, jeśli chodzi o literaturę sportową. Obaj napisali fantastyczne, bestsellerowe e, książki e, i będziecie mogli zobaczyć, co napisali specjalnie dla kwartalnika sportowego. Jest tekst redaktora Michała Zaranka, o, e, taki trochę bardziej historyczny. Jest wreszcie znakomity artykuł duetu Żuki-Majewski, którzy w pierwszym numerze kwartalnika sportowego napisali świetny tekst o finansach Legii Warszawa, a tym razem prześwietlili, moim zdaniem, jak nikt inny do tej pory w Polsce, finanse FC Barcelony, o których przecież tak dużo się mówiło. Ale wiem, że nie wszyscy w C Barcelona żyją. Mało tego, niektórzy dostają wysypki na samo słowo Barcelona, więc dla nich jest ciągle 240 stron w tym kwartalniku, gdzie Barcelony już nie ma. I tam są teksty przeróżne. Tu mam kolejność naprawdę naprawdę przypadkową. Strach przed lataniem. To jest tekst o transferach w polskiej Lidze. Zestawiamy Polską Ligę z ligami różnymi w całej Europie i zastanawiamy się, dlaczego ta nasza liga... I pod względem sprzedawania zawodników, i pod względem e, kupowania zawodników, jest na szarym, szarym końcu. Jestem bumerem, który lubi podpuszczać to Zbigniew Boniek i wywiad ze Zbigniewem e, Bąńkiem. Kanapka z Podolskiego to z kolei fantastyczny reportaż, moim zdaniem fantastyczny, e, z Kolonii, gdzie szliśmy śladami Łukasza Podolskiego. Przypadek Wisły Kraków. Michał Trela napisał znakomity tekst o tym, jak mogłaby wyglądać Wisła Kraków, gdyby. Pewne rzeczy potoczyły się minimalnie inaczej. To jest nawiązanie oczywiste do filmu e, Kieślowskiego. Michała Trelli jako autora chyba zachwalać nie muszę. Nigdy nie będziesz e, szedł sam. To z kolei reportaż Jakuba Białka o Widzewie Łódź. A więc mamy drogę w dół Wisły Kraków i e, zastanawiamy się, jak to się stało, że Wisła Kraków spadła e, z klasy, a z drugiej strony mamy drogę w górę Widzewa Łódź i zastanawiamy się, jak to jest że ten klub tak szybko i tak spektakularnie się odbudował. Ten, kto się zgubił, nie przepadł na zawsze, to z kolei jest wywiad Małgorzaty Domagalik z Pawłem Małaszyńskim, ale o sporcie. Nie potrzebuję luksusu ee, od drogich zegarków, wolę wielkie emocje, Polonia mi je zapewnia. To jest wywiad z właścicielem Polonii Warszawa. Bardzo interesujący. Armia Sonów, tekst Przemysława Rudzkiego o Premier League, oczywiście, bo Przemysław Rudzki jest ekspertem od Premier League. I kolejny tekst o Premier League, piękna, Bogata i nadal młoda to też tekst autorstwa Przemysława ludzkiego z okazji 30-lecia Premier League właśnie. Watacha polskich Wilków to jest reportaż w Wolfsburgu, autorstwa Pawła Grabowskiego, warty przeczytania. Wynieś po, przynieś pozamiataj w MLS. Wywiad z polskim sędzią w MLS, naprawdę też wydaje mi się, Warty uwagi, mamy tekst o rozwodzie pomiędzy FIFA i jej Sport e, i tym, jak to wszystko rzutuje na siebie wzajemnie na ten biznes e, około sportowy. Mamy wspaniałe stulecie Juventusu Turyn tekst Mateusza e, Janiaka. Mamy wreszcie jedną z perełek tego numeru, bądź z uchwały synu to jest e, artykuł Sebastiana Parfianowicza na temat jego Sochana i wydaje mi się, że do tej pory nikt w Polsce tak obszernie, tak obszernie i tak ciekawie nie przedstawił sylwetki naszego koszykarza w NBA. Dlatego tekstu warto kupić ten numer. Naprawdę, dlatego tekstu warto kupić cały numer, chociaż dla innych również. Formułowe rewolucje to jest tekst Bartosza Budnika na temat Formuły 1 i tego jak zmieniały się wymagania, osiągi i konfiguracje bolidów Formuły 1. Wojownik, historia Holendra, który pokochał Polskę. Tekst Kamila Gabińskiego o Bertusie Serwasie. Interesująca postać, bo w żadnym sporcie zespołowym nie jesteśmy klubowym taką potęgą jak właśnie w piłce ręcznej. Dzięki panu Serwasowi. Orzeł z Wisły wylądował na stołku prezesa, więc wywiad z Adamem Małyszem. Dwie dekady dominacji to z kolei e, Serena Williams e, i tekst Janusza Pindery na temat dawnych gwiazd boksu i jeszcze więcej i jeszcze więcej materiału. Szczerze mówiąc, nie dał słowa honoru, że wszystkie te teksty, które tutaj pokazałem, one się zmieszczą do tego numeru, bo numer będzie miał 300 stron, a pewnie przygotowanych mamy jakieś 340, może 350. Na sam koniec będzie selekcja, niektóre z tych artykułów zostaną zostaną przekierowane do kwartalnika numer 3. Wydaje mi się, że pierwszy numer kwartalnika wam się podobał, a mówię to dlatego, że e, pierwszego numeru sprzedaliśmy Ponad 11 tysięcy, co było dla nas dobrym wynikiem, ale tego sprzedaliśmy ponad 11 tysięcy na kilka dni przed końcem sprzedaży, gdzie ta sprzedaż największa jest właśnie na sam koniec. To każe mi sądzić, że osoby, które kupiły pierwszy numer, sięgają także po numer drugi, bo nie czuły się rozczarowane. Więc mam nadzieję, że będzie tak samo tym razem. Moim zdaniem jakość tekstów jest jeszcze lepsza niż w pierwszym numerze, więc zachęcam. Dostaję czasami pytania. A, jak wy na tym zarabiacie? A ile musicie wydrukować, żeby wam się to zwróciło? Szczerze mówiąc, nie czuję, że trzeba z tego robić jakąś tajemnicę, więc powiem Wam szczerze, żeby wyjść na zero, musimy sprzedać między 8 a 9 tysięcy numerów takiego kwartalnika, a potem już jest czysty zysk, a więc jeśli poprzedniego numeru sprzedaliśmy 11,5 tysiąca. Zarobiliśmy na nim około 70 czy 80 tysięcy złotych, więc całkiem spoko. A oprócz tego ileś tam osób zarobiło sobie na pensję, miało wynagrodzenia, poleciało gdzieś na drugi koniec świata. No ja mówię, po odjęciu wszystkich kosztów, czysty, czysty zysk na sam koniec. Teraz będzie troszeczkę więcej, co mnie bardzo cieszy. Ale pamiętajcie, że przed nami jeszcze, jeszcze wydanie kolejne w tym roku, czyli przewodnik sportowy, przewodnik sportowy Mundial 2022 i to już będzie nie 300 stron, nie, 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 to już będzie 400 stron i tam będzie wszystko, co można napisać, powiedzieć o Mundialu w Katarze. Sprzedaż przewodnika sportowego ruszy zaraz po... Zakończeniu sprzedaży kwartalnika sportowego. Więc dużo, dużo pracy przed nami, ale mam nadzieję, że lada moment będę Wam się mógł pochwalić, co w, tym, co w tym przewodniku sportowym Mundial 2022 się znalazło, bo plany mamy, jak to my, bardzo ambitne. A czy z realizacją się wszystko uda, to zobaczymy. No ale chyba tak, kwartalnik na razie trzyma jakość, co do tego jestem w 100% pewny. Kiosk.kanałsportowy.pl, możecie ciągle składać zamówienia.